Ewangelii według świętego Łukasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Być znakiem dla pokolenia to znaczy być kimś, kto wywołał bardzo ostrą reakcję. Zdumienie, zaskoczenie, odrzucenie. Zastanów się nad sobą. Czy jesteś kimś, kto wzbudza reakcje intensywne? Czy może jesteś tak bardzo bezbarwny, że na nikogo i na nic nie wpłyniesz? Czasami bardzo się boimy tego, żeby ludzie nie potraktowali nas ze złością, żeby się na nas nie obrazili, żeby nie byli naburmuszeni, żeby nikogo nie dotknąć. Tymczasem to w ogóle nie jest zadanie chrześcijanina przejść przez życie tak, żeby nikogo nie dotknąć. Czasami zdarza się nawet, że kogoś bardzo zdenerwujemy. Może niekoniecznie obrazimy, ale wpłyniemy na niego tak, że będzie intensywnie poruszony. I to poruszenie czasami wygląda bardzo negatywnie, jakbyśmy kogoś skrzywdzili. Tymczasem warto czasami kogoś uderzyć, wstrząsnąć kimś słowem, przykładem, po to, żeby coś wreszcie poczuł. Żeby poczuł, że droga, którą idzie, nie jest dobra. Że musi wybierać, bo jeżeli teraz tutaj nie zaboli, to w przyszłości wszystko stanie się bezbarwne, nieprawdziwe. Do zobaczenia jutro. Epicentrum Ewangelii to książeczka o miłosiernym Ojcu, w której otworzyłem swoje serce. Link do księgarni internetowej w opisie odcinka. Thank you.